Dzień dobry, witajcie w moim nowym podcaście pod tytułem Tu chodzi o krzyż, co zmazuje grzech. Chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię tego czasu, w którym jesteśmy. Jesteśmy w tygodniu, w którym większa część społeczeństwa przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. I nie chciałbym dzisiaj dyskutować, czy mamy je obchodzić, czy nie, bo nie taki cel jest tego mojego podcastu. Ale jest to czas bardzo zauważalny, szczególnie kiedy idziemy do jakiejś galerii handlowej, widzimy ludzi, którzy szukają prezentów dla swoich najbliższych, kupują potrzebne artykuły spożywcze do przygotowania smacznych, świątecznych potraw. Chciałbym jednak w tym ogólnym zamieszaniu zachęcić nas do chwili refleksji nad istotą przyjścia Zbawiciela na świat. Pan Jezus jako Syn Człowieczy urodził się w wyjątkowy sposób. O tym możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza. On jest wyjątkowy, bo On jest Bogiem. W całej historii świata nie ma takiej drugiej osoby. Bóg stał się człowiekiem, aby ukazać nam drogę dla naszego życia. Jezus narodził się jako człowiek, aby stać się dla nas drogą, prawdą i życiem. Inna droga, inna prawda, inne życie nie istnieje. Narodzenie Pana Jezusa jest etapem wspaniałego planu, którego ostatecznym celem jest zjednoczenie nas z Nim w miłości. Tylko w ten sposób możemy być szczęśliwi, otrzymać życie wieczne, wolność i miłość. Bo w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, w 21 wersecie czytamy: On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pamiętajmy, że istotą tego czasu, w którym wspominamy narodziny Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby móc zrealizować Boży plan dotyczący zbawienia człowieka, jest właśnie to. Zrealizować plan dotyczący zbawienia człowieka. A wszystko to zadziało się na krzyżu Golgoty. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek mieszkasz, jakkolwiek przeżywasz trudności w swoim życiu, pamiętaj, On żyje i Jego wezwanie jest wciąż aktualne. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Zobaczcie, jak bardzo dzisiaj potrzebujemy Bożego dotknięcia pokoju i radości. W świecie, który oferuje tylko materializm, życie tu i teraz, nie znajdziemy go. Jedynie w Bogu możemy odnaleźć to, czego człowiek tak naprawdę pragnie. Prawdy, wolności, pokarmu. Dwa najgłębsze stwierdzenia Pana Jezusa, które jednocześnie są obietnicą, brzmią tak. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 werset. Również w tej samej Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, 31 i 32 werset brzmią tak. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwi uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda wyzwala, a prawdziwa wolność znajduje się w poznaniu prawdy. Prawda, czyli Jezus, przyszedł na świat, umarł na krzyżu za nas, abyśmy mogli być wolni w Nim, naszym Zbawicielu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, jak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Ten czas, który jest przed nami, w którym wspominamy narodziny Pana Jezusa, myślę, że możemy wykorzystać jako dar Boga. Dar, w którym możemy odpocząć, dar, w którym możemy na chwilę się zatrzymać, dar, w którym możemy sobie przypomnieć to, co się wydarzyło w Betlejem i później na Golgocie. I pamiętajmy, że w tym czasie nie chodzi o żubek, w którym leżał Bóg. Nie chodzi o aniołów, którzy śpiewali Mu. Nie chodzi o pasterzy, co nie mogli spać. Nie chodzi o mędrców, którzy ze wschodu szli za gwiazdą. Nie chodzi o dobre uczynki, nie chodzi o modlitwy. Tu nie chodzi o sukcesy, tu nie chodzi o osiągnięcia. Tu nie chodzi o bogactwo, co gromadzimy w świecie tym. Wszystko mamy w Jego świętej krwi. Ona zmywa winy me, winy nasze. Tu chodzi o krzyż, co zmazuje grzech.
Jezus właśnie przyszedł, by człowiekiem być, by ratunek ludziom dać. Ten pusty grób, on znakiem jest w Jezusie, każdy z nas życie wieczne ma. Jest to piosenka, którą przetłumaczyła kilka lat temu moja żona, ale bardzo mocno utkwiła mi w moich uszach i głęboko uświadomiła mi sens wspominania narodzin Chrystusa w Betlejem. I pamiętajmy, że istotą tego czasu jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby móc zrealizować Boży plan dotyczący zbawienia. I to wezwanie Pana Jezusa jest ciągle aktualne. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie.